Zbadaj miejsce zasadzki. Rozumiem, że ktoś chciał ją zabić. Ale sfingować zasadzkę? Tyczny zło. A, może chyba, że tutaj coś jeszcze będzie? No właśnie. To jest tylko to. Dobrze wygląda. To jest groźna broń. To jest dopiero groźna broń, tak jest. Kurde, ale to nic nie widzę, nie? Powiem wam. Au. Badaj miejsce zasadzki. Co nam umyka, kurde, nie? To jest dobre pytanie. Skrodzika, nice. Indoor. Te skały. O. Skruszone. Coś musiało w nie uderzyć. Coś, czego nigdy wcześniej nie widziałam. To jest hełm Ersy. Myślałem, że poległa na polu, ale to było tu. Całe to oszustwo. Po co? Jakby chcieli mnie ukarać. Mam podejrzenie. Ale wnioski są dość odważne. Na razie twoje teorie są lepsze niż te wszystkie fakty. No dobra. Myślę, że Oseramowie zastawili pułapkę, używając nowej broni. Była tam, na tamtym trójnogu. Ona strzela falą mocy, może dźwiękiem. Pewnie skruszyła tam te skały.
Myślę, że paraliżuje ludzi zamiast ich zabijać. Powaliła cały oddział straży. Na broni nie było krwi. Nie walczyli. Ale po co paraliżować, żeby potem przenieść i wypatroszyć? Starali się coś ukryć. Patrz tam, krew na kamieniu. Użyli go, by zmiażdżyć jej twarz. Niekoniecznie jej. Te paski zostały przecięte. Jakby zdjęli z kogoś pancerz. To niemożliwe. Przecież jej ciało znajduje się w południku. Widziałem. Powiedziałeś, że było nie do poznania. Może włożyli pancerz na kogoś innego. Kogoś o podobnej budowie. I zmasakrowali ciało. To mógł być każdy. Nawet Ersa. Wracaj do południka. Przyjrzyj się temu ciału. Jeśli to naprawdę Ersa, to się mylę. Ale jeśli nie... Czyli moja siostra może żyć. Ruszam. Spotkamy się w mieście. Dokładnie. Jest jakiś promyk nadziei tutaj. Pięknie. Jest promyk nadziei. Okej. Ci co? Gdzie my możemy teraz iść? Najlepiej by było iść tędy, nie? Przyjmować ani kobiet, ani dzikusów. To szanowana instytucja. Lubię południk, ale wolę wieś. No, przynajmniej... To idymy. Bez zaproszenia nie ma wejścia do pałacu. Co? Witaj, Aloy. Nazywają mnie niewinnym Maradem. Chodź ze mną. Bardzo pilnie potrzebujemy twojej rady. Co masz na myśli? Gdzie jest Erend? Jest w środku. Służy królowi. My też powinniśmy się tam udać. Chodź za mną, proszę. Oni wszyscy chcą porozmawiać z królem? Tak. I każdy zjawił się prosić o przysługę. To niemiłe, ale to polityka. Król Słońce chce cię poznać. Poskromicielka maszyn z okiem do szczegółów. Bardzo intrygujące. Nie jestem tu, by cię intrygować. Za późno. A teraz mnie jakaś obca dzikuska czeka mnie w 2 godziny, a ta nora idzie sobie bez kolejki? Tak, a my idziemy bez kolejki, tak jest. Wszystko się zgadza. Ignoruj ich. Możni są jak dzieci, które jęczą, kiedy nie dostaną dokładki. Jaki jest król Słońce? Najważniejsze, że nie jest taki, jak jego ojciec. Myślę, że przypadniecie sobie do gustu. Aloy z ludu Nora. Ta, co widzi niewidoczne. Witaj. Oddałaś mi wielką przysługę. Rendzie, powiedz jej, co ustaliłeś. Sprawdziłem grób Ersy. Miałaś rację. Nie było blizny pod prawym kolanem. Miała ją od dawna, od ciosu z zabawkowym mieczem. Jeśli to nie było ciało Ersy, trzeba założyć, że wciąż żyje. Nie zostawię jej. Wiemy, że ktoś ją porwał. Nie wiemy, kto. Chyba mogę pomóc. Ersa ma wroga wśród ludu Oseram. Wodza o imieniu Derwal. Niemożliwe. Wszystkie klany polowały na niego jeszcze od czasów wyzwolenia. Nikt nie przeżyłby tak długo. Żaden inny Oseram nie miał powodu ani dość sprytu, by zwabić Ersę w pułapkę. Zapewne jest przyczajony gdzieś przy granicy. Wysłałem już szpiega, by to zbadał. Czeka na nasze rozkazy na targu w Smolnym Klifie. Nie mogę wysłać wojsk, nie prowokując Oseramów.
ale mogę wysłać strażników. I może jakąś szczególnie uzdolnioną Nora. Erend, Marat. Pomówię z nią na osobności. Nie mam prawa prosić po tym, co zrobiłaś, ale to dla mnie rzecz ogromnej wagi. Pierwsza? Elsa wiele dla ciebie znaczy. Bez oseramskich strażników nie zdołałbym oswobodzić Południka i zakończyć brutalnych rządów ojca. Od tamtej pory trudno nam było utrzymać pokój między naszymi ludami. Ale Ersa potrafiła przemówić swoim do rozsądku. Dlatego potrzebuję jej u mego boku. Szybko. Kim jest ten Derwal? Aby zrozumieć Derwala, musisz zrozumieć mojego ojca. Myślał, że naprawdę jest Bogiem Słońcem. Umysł miał popsuty. Wierzył, że krwawa ofiara rozwiąże w sumie wszystko. Atakował więc, żeby zdobyć ofiary, zwłaszcza lud Oseram. Derwal się bronił. Stworzył potężną broń, prowadził swój lud. Mój ojciec odpowiedział z ogromnym okrucieństwem. Schwytał żonę Derwala i córkę, po czym złożył je w ofierze. Ale dlaczego akurat Derwal chciałby uprowadzić Ersę? Myślał, że go zdradziła. Walczyła u jego boku, dopóki nie uświadomiła sobie, że planuje zniszczyć Południk i wyrżnąć mieszkańców. Wtedy przyszła. Wspólnie go zatrzymaliśmy i wyzwoliliśmy miasto. Od tamtej pory Derwal szuka okazji do zemsty. Zwłaszcza na Oseramach, którzy z nami byli. Narobił sobie wielu wrogów. Myślałem, że już po nim. To był błąd. Chciałabym zapytać cię o Królestwo Słońca i jego politykę. Naturalnie. Dobra. Nazywają cię Bogiem Słońca, który zabił własnego ojca, by zjednoczyć plemiona. Ile w tym prawdy? Mówią, że widzisz niewidoczne. Trafiasz w igłę z 50 kroków i poskramiasz maszyny wzrokiem. Ile w tym jest prawdy? Prawie wszystko. Cóż, chciałbym zjednoczyć wszystkie ludy w harmonii, ale sama widzisz, z iloma dworakami muszę się użerać. Może za tydzień. Dobra. Masz niezłą siedzibę. Prawie można zobaczyć maluczkich tam na dole. Nie podoba ci się? Cóż, zdradzę ci tajemnicę. Mnie też nie. Ale cierpliwości. Czasem trzeba wielu wschodów słońca. Myślisz, że się uda? Z pałacu trudno coś zmienić. Owszem, z czasem. Jeśli pomogą mi tacy jak ty. Twoja polityka jest dość skomplikowana. Oseram to przyjaciele, ale i wrogowie. Nie oswobodziłbym Południka bez pomocy Ersy i jej oseramskich ludzi. Wielu tutaj zamieszkało. Jednak przywódcy klanów Oseram z Włości pozazdrościli im sukcesu. Tak jak wielu możnych Karja. To groźna sytuacja. Zważywszy na to, że mój ojciec latami najeżdżał tamte ziemie. Ersa nam pomagała. Dzięki niej można było utrzymać pokój. Ale niektórzy, jak Derwal, nigdy nie wyzbędą się jadu. Co możesz mi powiedzieć o Karja Cienia? Co mają wspólnego z Ersą? To resztka zwolenników reżimu mojego ojca. Trzymają fortecę Zmierzch na zachodzie. Tak jak on, dbają tylko o dominację. I starają się pozyskać moc od słońca, przelewając morze krwi. Odkąd Ersa pomogła mi odebrać miasto, stali się kozłem ofiarnym. Rzecz jasna, Derwal to wiedział. I zareagował. Okej. Muszę się zbierać. Wiem. Cóż, mówią, że król nie błaga. Ale proszę. Błagaj, plebsie. Kto tak mówi? Choćby ma rad.
Jeśli zajdzie potrzeba, spytaj jego lub Erenda. Okej. Dobrze. Tu gdzie? O kurde! Właśnie tutaj mamy zapierdniczać? Nieźle. Ojeju. 15. To gdzie będzie? To gdzieś tu będzie, no? To ja bym zrobił tak. Dwa punkty. O, sprawia, że dominacja jest trwała. Okej. Są przydatne, choć gorzkie. A co to jest, kurde? To jest szczur jakiś? Czy mysz? Czy co to jest, kurde? Jakiś szczur. Dobra, tu jest jakiś waypoint. Jest w ogóle jakaś baza chyba. O, przydatne. Pewnie questy będą. Albo i nie, ale zobaczmy. Otaczają cię wierni. Okaż nieco szacunku. Nie, nie okażę szacunku. Po prostu ta, taka brama, okej. Okay. Zachowam to na później. Rozwidlenie. Tu miał się stawić na sam. Ślady jakiejś bójki, ale nie ma ciała. Jeśli ktoś odciągnął Nasana, byłyby ślady. Ach, tu są. Zobaczmy, dokąd prowadzą.
No pięknie. Dobry do starego przepisu. Zobaczymy teraz, skoro stronę pójdziemy. Pięknie. To się przyda. Dobra, to mamy. Nice, nice. Spokojnie. Posterunek Kardża Cienia. Miejmy nadzieję, że Nasan tam jest. Posterunek... Trzeba było z grubej rury, ci mają hełmy. Ty droga widzisz, a wróg ciebie nie. Dobrze. Kontynuujcie patrol i miejcie oczy otwarte. Tak, potrzebujemy. Leżeć mi tam. Mamy tu kruchota. Idźcie sobie spokojnie.
jesteś, mięczaku! Dobra. Oczko, wziąłeś oczko. Nie lenić się. Wciąż może tu gdzieś być. Nie chcę cię skrzywdzić, no. Ale ja ciebie chcę. Tak, to jest przydatne. Prosto rdzeni, do widzenia, nie? Dobra, mają Nasana. Potrzebuję pomocy. Spróbujmy jeszcze raz. Powiem wprost, bo jesteś osłabiony. Co robiłeś przy rozwidleniu? To był piknik. Z twoją matką. Chyba chcę zranić twoje uczucia. Nie da rady. Moja matka kocha pikniki. Niezależnie od tego. To mi sprzedał dzidę. Dobra, mają Nasana. Potrzebuję pomocy. Spróbujmy jeszcze raz. Dziękujemy. Powiem wprost, bo jesteś osłabiony. Co robiłeś przy rozwidleniu? To był piknik. Z twoją matką. Chyba chcę zranić. No dalej, panowie, zajmiemy się nią. Mąż. Okay.